Witam. Dzisiaj bym chciał omówić podgrzewacz Glu do papierosów. Kupiłem go, ponieważ od nowego roku miałem zamiar w zasadzie rzucić palenie, ale dobrze wiem, że i tak nie rzucę palenia. Natomiast z tego co wiem, to od nowego roku, czyli 2025, zacznie się podwyżka papierosów i ten cykl podwyżki będzie trwał parę lat i gdzieś tam. Tak jak w styczniu paczka ma chyba kosztować 22 zł, to tak blisko 40 chyba ma kosztować w 2027 styczniu. No dlatego postanowiłem, że już chcąc nie chcąc muszę rzucić palenie, bo raz palenie mnie tak naprawdę męczy, a dwa, że zarazem lubię palić, a zarazem mnie męczy. No nie ukrywam, że lubię palić. I teraz jak już pójdzie to w takie finanse, no to już naprawdę szkoda pieniędzy na to wydawać. I postanowiłem, że muszę coś z tym zrobić. Dlatego postanowiłem sobie kupić ten podgrzewacz tytoniu Glo. Kiedyś gdzieś to miałem okazję przetestować i już wiedziałem wtedy, że to może być spoko, ale tak jakoś nigdy tego nie kupiłem, no i postanowiłem teraz to kupić. W porównaniu do e-papierosów to dla mnie to jest lepsze na pewno rozwiązanie. Także kiedyś miałem e-papierosy, testowałem e-papierosy, ale one mi tylko na krótką chwilę pomogły. Generalnie to nie lubię e-papierosów, ogólnie to nie. Natomiast ten podgrzewacz i ta forma rozwiązania palenia zastępczości jest dla mnie nawet spełnia moje oczekiwania. Tak na wstępie powiem. Nie używam tego długo, bo niedawno to kupiłem, ale już trochę mam z tym styczność. I o co tutaj? Jakie są różnice między zwykłym papierosem a tym? Przede wszystkim różnice są takie, że tutaj oczywiście też jest to szkodliwy produkt, ale dużo mniej niż zwykły papieros, bo jest tutaj 90% mniej substancji szkodliwych. Sama paczka tych spalaczy jest też tańsza niż papierosy. No ale faktem, że nie jest to, nie są zbyt duże. Jednak pozwalają mi zastąpić normalnego papierosa na tyle, że naprawdę mi to pozwala. Skutecznie zastępuje normalnego papierosa. Jest to forma trochę tańsza, trochę zdrowsza, trochę mniej szkodliwa. Może trochę bardziej czasochłonna, bo jednak trzeba czasami podładować to urządzenie i w ogóle. Ale ogólnie to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo nie ma tego popiołu, nie ma. Ten dym jest 90% mniej szkodliwy niż w zwykłych papierosach. No i kupiłem takiego Glowa. Totalnie nie wiedziałem, jak to obsługiwać i robić. Pani musiała mi wytłumaczyć wszystko, pokazać co i jak. Znaczy wiedziałem, że chcę to kupić, ale musiała mi tutaj potłumaczyć niektóre rzeczy, jak to używać. Ogólnie jest to banalnie proste w użyciu i tak naprawdę nie jest to mega czasochłonne, ale tam parę sekund trzeba poświęcić, żeby przygotować tego papierosa. W zestawie również było urządzenie do czyszczenia tego, nie papierosa, tylko tego podgrzewacza. Tutaj się otwiera to i tu się wkłada. I tam raz na jakiś czas trzeba to przeczyścić. Oczywiście nie mówiło, że trzeba to robić notorycznie, no to często. Raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa. Instrukcja obsługi jest w języku polskim, ale tak jakby mi pani nie tłumaczyła, jakbym miał ją czytać, to nie jest ona jakaś, nie ma tutaj obrazków za bardzo, jeżeli chodzi o instrukcję, i tak się, można by mi, było mieć z tym problem. Natomiast jeszcze kupiłem właśnie takie dwie paczki. Jedna paczka tutaj jest. Jedna paczka jest taka bardziej smakowa, druga przypomina bardziej standardowego papierosa. I teraz tak, tutaj jest wyjście typu C do ładowarki. Oczywiście kabel ładujący też był w zestawie, ale sam kabel bez kostki. Do kostki to można podłączyć każdy, który ma wejście USB. I typ C jest tu i musi być wejście USB.
I raczej są preferowane tutaj ładowarki wolno ładujące, ponieważ wtedy bateria tutaj w tym urządzeniu wytrzyma dłużej. Sam nie wiem, jestem ciekawy, jak długo tutaj bateria potrzyma. Dopiero będę mógł za rok to stwierdzić, albo za dwa, czy jest to stały produkt, czy się szybko zepsuje. Ja wiem, że jest wiele różnych podgrzewaczy, tańszych i nie tańszych, ale zdecydowałem się na ten produkt, ponieważ Glo jest renomą, jeżeli chodzi o podgrzewacze. Jest to firma w tym temacie dość powszechna, znana i tak dalej, jeżeli chodzi o podgrzewacze. No trochę za to zapłaciłem, bo na internecie bym pewnie taniej kupił, no ale chciałem to mieć na miejscu, że tak powiem, gwarancję i tak dalej, że w razie czego na miejscu będę mógł pójść z tym na gwarancję. I zapłaciłem za to około 150 zł, aczkolwiek wiem, że za 60-70 zł można kupić coś takiego, jak się dobrze poszuka. No jak to się używa? Używa to się tak, że pierwsze co pokrętłem otwieramy. Tutaj otwór jest otwarty. No i teraz bierzemy jednego z papierosów. Może sobie wezmę ten, żeby mu to zapalić. Nawet pachnie to papierosem i nikotyną. Znaczy ogólnie czuć, że to jest czymś chyba nasączone też. Czuć, że jest to czymś nasączone. Mniejsza z tym. No i że od razu jak kupiłem, to popełniłem błąd, bo ja w ogóle myślałem, że to się tak wkłada tą stroną, że się potem wyjmuje i że to się pali jak normalnego papierosa. A to wcale tak się nie robi. To trzeba włożyć tą stroną. Pyk. I teraz pokrętłem. O, kręcimy i tutaj mamy do wyboru standard lub boost. Boost trochę szybciej podgrzewa kosztem baterii, a standard podgrzewa nieco dłużej tego co ten wkład cały. No jak już powiedzmy wybiorę sobie ten standard, to muszę nacisnąć ten przycisk. O, już 26% baterii. I muszę go przetrzymać trochę. I teraz tutaj odlicza sekundy od 20 do 0. I w tym momencie urządzenie już działa. Już podgrzewa wkład. Zaraz będzie podgrzany. Jest. I teraz ta klepsydra spada do 0. I ona spadnie po około 4 minutach. I przez 4 minuty mogę palić tego papierosa, oczywiście nie wyjmując go, tylko musi pozostać w podgrzewaczu. No i palę. Jest trochę słabszy niż normalny papieros. Ale nie jest też totalnie słaby. I tak jak mówię, jest tutaj nikotyna i są substancje smoliste. A w papierosie nie tylko nikotyna uzależnia. Nikotyna nie jest aż tak bardzo uzależniającym środkiem. Natomiast w standardowym papierosie spośród tych wszystkich substancji smolistych jest parę, które one uzależniają. I tutaj też się pewne substancje smoliste powstają, dlatego może mi to zastępować papierosa, bo są to substancje smoliste, jest ich dużo mniej. No jest też nikotyna. Jest to inne niż e-papieros. Dla mnie to jest, jeżeli chodzi o zaspokojenie nałogu, to dla mnie to jest naprawdę lepsze. I na pewno dzięki temu od nowego roku rzucę tradycyjne papierosy. Nie będę palił w ogóle tradycyjnych papierosów. Wiem już to po prostu. Po przetestowaniu tego produktu najlepiej było w ogóle nie palić. No ale może kiedyś całkiem rzucę. Na razie nie.
No i tyle chyba chciałem powiedzieć na temat tego urządzenia. Różne kolory były do wyboru. Nie jest ciężki, ale nie jest też lekki jak piórko. I bardzo fajnie się to pali, bardzo fajnie się to pali. Trochę czas goni, żeby to wypalić. No i się to pali, dopóki nie zniknie. W momencie, kiedy to zniknie, to już się nie zaciągnie, bo już podgrzewa, że nie działa. Co więcej, jakbym chciał drugi raz uruchomić ten proces na tym samym wkładzie, to już sobie tam nie popalę, bo to się już wypaliło. Także niestety jeden wkład na jeden cykl. Jeśli idzie o mnie, to czas tego spalania powinien być trochę dłuższy. I grubość tego wkładu też powinna być nieco większa, żeby jednak jest słabszy niż normalny papieros. Wystarczający, żeby zastąpić, ale mogłoby to być troszkę większe. To na pewno by też się wiązało z kosztami samymi niestety wkładów i urządzenia. Ale jest to akceptowalny dla mnie produkt i ja naprawdę nie polecam palenia nikomu, ale jakby ktoś miał palić zwykłe papierosy, e-papierosy albo to zdecydowanie bym polecił najbardziej z tego wszystkiego ten produkt.